Cześć wszystkim. Wczoraj oglądaliśmy sobie kokon od Caribena wersji kolor. Dzisiaj natomiast będziemy się starać to zrobić od Belma Vagans. Kokony były złożone mniej więcej w tym samym okresie. Teraz tylko wystarczy się do tego kokonu dokopać. Tam widziałem samicę, cały czas się nim opiekuje, także jest wszystko ok. Trochę mnie nerwuje ten pies, który szczeka, dlatego zamkniemy oko. Dobra, jakby tu najlepiej to zrobić. Jeszcze nie zlokalizowałem. Jest samica. Czy ona trzyma ten kokon? Jest. Standardowo dwie pęsety. Jedną będzie walczyć. Tak. Zabraliśmy kokonik. Samica jest u siebie. Standardowo po odebraniu kokonu dosyć obficie podlewam u takiej samicy. O! Ta jest jeszcze znerwowana. Nie wiem, czy to widzicie, ale stara się atakować. Dlatego dla bezpieczeństwa podlejemy może w ten sposób. Później ją nakarmimy. Na razie na to nie ma czasu. Ok, teraz krótkie cięcie i będziemy otwierać kokon. Dobra, i teraz będziemy przecinać kokonek, tak jak miało to miejsce ostatnio, czyli nożyczkami. Sprawdzimy tylko. Coś tam się przesypuje, także powinny być nimfy. Przynajmniej nimfy jedynki. Delikatnie, żeby nie uszkodzić nic. I mamy tam nimfy w środku, ale jeszcze są to nimfy jedynki. Tak, o jest ich, uhuhu. Jest ich tam, no nie wiem, z 600, 700. Także spoko, jest to też mój drugi kokon tego gatunku. Z pierwszego wyszło 780 sztuk. No i co, super. Zabieramy się więc za robienie zdjęć. Jak inkubować taki kokon, gdy w środku mamy N1-ki? No to najlepiej jest tak prowizorycznie go zalepić, żeby nie dostawała się wilgoć do środka. Przygotowujemy sobie taką miseczkę. Delikatnie ją wkładamy kokon do niej, żeby kokon nie miał kontaktu z podłożem. I wiadomo, pojemniczek z torfem, miseczka na środek, tu jest wilgotno. Należy zaglądać codziennie do takiego kokonu, brać go do rączki, przesypywać, żeby te nimfy wszystkie miały taką samą wilgotność i tak dalej. No i zamykamy i byłoby na tyle. Dzięki bardzo za obejrzenie, zapraszam na kolejne filmy, na razie.